Ale prawie zszedłem z tego świata. To był przełom listopada i grudnia 2021, kiedy yy, miałem zapalenie płuc. Ja, zanim zrobiłem kurs trenera personalnego, to już 10 lat chodziłem na siłownię. Niestety, ale zerwałem lewy biceps. Całkowicie. Kiedy stoisz na backstage'u i stoją wszyscy z topu, patrzysz to oni. Widziałem ich w internecie, całe życie patrzyłem na nich. Startowali już na Olimpii, a teraz ja stoję wśród nich i teraz przyjeżdżali do mnie Karol, jaka forma brzuch pokazywa. No, wysłucham. Wiem, nogi mi tu pokaż pośladki. Na tam smalec. Do Pinokia i wysyłam. Tak, do ciebie, do Pinokia. Do ciebie Pinokia wysyłam wszystkich. No bo chyba ze mną spłaty nie będziesz. A później jest zderzenie z rzeczywistością, jednak nic się nie należy. To nie jest tak prosto. Trzeba spełniać swoje marzenia. wydali ileś, ale na to, żeby hormonalną gospodarkę i całą resztę przywrócić do normy, to zapłacą 5 razy tyle. Cześć Karolu. Siemano! A przyjechał do nas Karol z Rudy Śląskiej aktualnie i dzisiaj porozmawiamy sobie o jego osiągnięciach, o tym co u Karola słychać w internecie ostatnio. Nie było tak dużo jak kiedyś o Tobie, natomiast to jest związane z pewnymi sprawami, które dzisiaj omówimy. Zacznijmy sobie temat od Twoich osiągnięć, bo jest tam i kickboxing, i taekwondo, i kulturystyka. Naprawdę tych startów jest tak dużo, że jak to wszystko przeglądałem, to połowy z tego nawet tych nazw zawodów nie ogarniałem. Także powiedz mi, czy u Ciebie zawsze był taki dryg do, do zdobywania, ustalania Celów sobie jakichś? Wiesz, co, to pierwsze co to wystartowałem ze sportami walki, był to i i taekwondo. Byłem wtedy dziesięcioletnim chłopcem. Wtedy co trener powiedział, to było najważniejsze oczywiście trzy razy w tygodniu trening, więc to ukształtowało jakąś tam. Yy, dyscyplinę taką. Dokładnie, dyscyplinę. I to wtedy już tak trwało. Przez 10 lat yy, trenowałem sporty walki, a kiedy miałem 16 lat, to poszedłem pierwszy raz na siłownię. I pytali, ile lat już chodzę na siłownię? Ja dzisiaj jestem pierwszy raz. No co ty gadasz? Ja mówię, naprawdę panowie, dzisiaj jestem pierwszy raz. Ale dom miałem drążek, na którym się podciągałem cały czas. Pompki, które na treningach były jechane cały czas. Brzuszki, podskoki i tak dalej. No tak to jest w sportach walki. Czyli po prostu byłeś bardzo aktywny od najmłodszych lat, już można powiedzieć. Tak jakoś wyszło. Dobra, a powiedz mi, bo też taka dyscyplina u młodego chłopaka nie jest często spotykana. Myślisz, że w dzisiejszych czasach ludzie nie mają takiej dyscypliny, nawet nie mówię już typowo o młodych osobach, tylko nawet starszych, nastolatkach czy osobach dorosłych. Nie, no teraz to wszyscy się rozleniwili, a te młode osoby to beztresowe wychowanie. Wszystko im się należy, mamusia się poddaje pod nosek, a później zderzenie z rzeczywistością, jednak nic się nie należy, to nie jest tak prosto. No kiedyś było inaczej, a teraz to kurczę szok. Patrzę na tych młodych ludzi. Masakra, nie? Nie no, szok co się wydarzyło. Znaczy, to też jest chyba związane z tym, że gdzieś tam ludzie oglądają te social media, yy, ci twórcy niektórzy udają cały czas, jakie to jest życie łatwe, bogate i nic nie trzeba się starać i potem oni myślą, że no, nic nie trzeba robić w życiu. Nie? <laughs> no właśnie, te młode osoby patrzą, jeżdżą tam takimi samochodami, tutaj mają takie domy, tutaj takie wakacje, a to tak nie jest, wszystko jest na pokaz. Dlatego nie wierzcie w... Telewizję, telewizja kłamie. Tak, tak, a potem się możecie bardzo zawieść, o wszystko trzeba wypracować, zapracować, a wszystko, co jest tak naprawdę szybkie do zdobycia, to jest też łatwe do stracenia tak naprawdę. Wracając do tematu sportu. I osiągnięć. I osiągnięć. <grym> ja nigdy nie, jakoś nie lubiłem mówić o tych osiągnięciach. Jakieś tam osiągnięcia po drodze już były, niektóre większe, niektóre mniejsze, ale nigdy jakoś tak właśnie nie, nie lubiłem. Ale taka ciekawostka. Taka ciekawostka to, że mam już 40 lat, wyobrażacie sobie, w sierpniu skoczyłem 4 dychy, czyli już 30 lat temu, kiedy pierwszy raz poszedłem na trening, a pamiętam jak dziś, dyplomów to, ze sportu walki to mam tyle, taki, taką stertę do mojej medali. I pierwsze moje zawody to był taki pierwszy krok w 95 roku. Pierwsze moje zawody, które wygrałem. To jest ten 97, to zanim ja się urodziłem, to już można powiedzieć osiągałeś. <laughs> czyli miałem 12 lat i wygrałem pierwsze zawody. I to też było, była taka podwalina pod przyszłe gdzieś tam... Gdzie? Złapałeś no nie, ten... nie, no wtedy byłem 12-letnim chłopcem, wtedy to wszystko było dla zabawy. Każdy trening sprawiał mi ogromną radość, więc szedłem tam dla zabawy, żeby pobiegać, poskakać. A dopiero później, kiedy już wchodziliśmy na pewien poziom, kiedy trener powiedział, że jedziemy na Mistrzostwa Polski, jedziemy na jakieś tam Mistrzostwa Makroregionu i jeździliśmy równolegle w taekwondo i w kiboksingu. No i oczywiście, nie wiem jak to wyszło. Jakoś tak wyszło, ale za każdym razem z medalami się przyjeżdżało. A w roku 2000 pierwszy raz zdobyłem Mistrzostwo Polski. W 98, 99 to miałem drugie i trzecie miejsca. A w 2000 pierwszy raz zdobyłem Mistrzostwo. Polski. Myślisz, że tutaj też miałeś jakieś predyspozycje? Czy bardziej tutaj było to, że ty lubiałeś po prostu... Na początku... Tak. I słuchać się ja trenera przede wszystkim, nie? No, tak, ja zawsze byłem niski, dalej jestem niski. Będę pewnie się teraz kurczył. <laughs> ale zawsze byłem szybki. I tą szybkością gdzieś tam nadrabiałem. Ale w pewnym momencie, kiedy ta waga, kiedy zacząłem łączyć od 16 do 20 roku, treść siłowy ze sportami walki, ta waga troszeczkę zaczęła iść do góry. Ja trenerze, już nie dam rady. Ja już ważyłem 7 dych, a startowałem do 63. No i przy twoim wzroście, no to właśnie nawet każde 5 kilo tej masy mięśniowej gdzieś tam pewnie tak. powodowało, że jest ciężej trochę. I musiałem zbić do tych 63, bo jak do 70 wychodziłem, no to twojego wzrostu byli 1,90 m. No to no dla to... mnie to już nie ten zasięg, no, ale jakoś też udawało się. Myślę, że ta konsekwencja powodowała, że nawet jeżeli ktoś miał być 90, a zdarzało się tak, że być 90 czy 1,80 m i często z nimi wygrywałem. Taką czy... konsekwencja na treninga gdzieś tam technika, szybkość wpływały na te, na te zwycięstwa. Tylko gdzieś pewnie jakbyś chciał iść wyżej typowo w sporty walki stricte, to już potem łącząc to z kulturystyką nie byłoby nie... tak optymalnie można powiedzieć, nie? Nie byłoby najmniejszej szansy. W ogóle. Dlatego po 10 latach postanowiłem, że... Przestaję już uprawiać sporty walki, a skupiam się tylko na siłowni. Ja też powiem Ci jeszcze, że uważam, że osoba, która trenuje od najmłodszych lat, czy to sporty walki, sporty zespołowe, to jest też super podwalina właśnie w przyszłości, jest to super podwalina w przyszłości pod właśnie budowanie sylwetki, nie? bo jeżeli ktoś się w ogóle nie ruszał całe życie i nagle zacznie trenować kulturystykę, to nie ma aż tak tej, tego organizmu przyzwyczajonego. Ale oczy, nie? Jasna sprawa, tu masz, to są świetne słowa, które powiedziałeś. Nie ma tego przygotowania przede wszystkim. Zaczyna od zera. Tak naprawdę, jeżeli w ogóle kulturystyka to jest wyjątkowy sport, nie, nie każdy się nadaje do tego sportu, nie będzie na to, po... albo niektórzy bardzo mocno się nadają, a niektórzy nie. Niektórzy mają szerokie biodra, jakoś tu góra nie gra, jakieś te proporcje są nie takie, Nie no, nieraz patrzysz na gościa i tutaj wszystko gra, jest wszystko super. Ja są I... niektórzy ludzie tacy, kurczę, nie? że sylwetkowo widzisz, że on ma genetykę super, a on nie za bardzo coś z tym robi, mimo że gdzieś tam trenuje na siłowni. Wiesz, że jak on by przypilnował treningu, diety, tak. to byłyby super rezultaty, a on po prostu opuszcza, bo mu wystarczy to, co ma. Nie? Jak najbardziej. To jest tak właśnie. Ci ludzie mają pokorę. Ale cała większość niestety nie ma pokory i cała większość nie nadaje się do tego sportu, a pchają się na siłę. I patrzę na takich, gdzie zupełnie nie nadają się do tego sportu. Na pierwszy rzut oka widać, że no nie, no, no nie. Na siłę chce zaistnieć, zabłysnąć, wydaje tyle samo kasy na przygotowania. Przygotowania to jest ileś tam miesięcy. To jest ścisła dieta. Przed samymi zawodami to jest brązer. To jest wpisowe na zawody. To jest hotel, to jest transport. Tyle kasy. Wydaje tyle samo ten, co wygrał. A ten pojedzie. Ile razy przyjeżdżali do mnie, Karol, jaka forma, brzuch pokazywali. No ja wysłucham? Mówię, mówię, nogi mi tu pokaż, pośladki. A tam smalec. I wychodzi mimo wszystko w zawodach, bo no Tak, bo ja ja mówię, nie nadajesz mówię, się jeszcze na zawody. Mówię, za kilka miesięcy, a zawody na przykład za tydzień. Ja mówię, nie nadajesz się, to jeszcze nie zrobiłeś takiej redukcji jak powinieneś. Obrażony na mnie. Ja mówię, nie dostaniesz się do pół, do, w ogóle do piętnastki do półfinałowej. No bo jest 155 półfinałowa i jest szóstka finałowa i... Czyli mimo to, że gdzieś tam ty komuś powiedziałeś szczerze, żeby mu pomóc, on odebrał to żeby jako zrobi... gdzieś tam atak. Tak, tak, tak. Żeby ustawać. zrobił jeszcze lepszą redukcję, no bo to w ogóle wstyd z, takim, z taką formą wyjść. No tak, tak. No... no i stało się tak jak powiedziałem, nie dostał się do 155 półfinałowej, obrażony później na mnie. Jakbym usłyszał na swój temat, że mam jeszcze tutaj słabo, wcześniej docięte, no to niech nie na te zawody. No bo nie też nie ktoś jest... obiektywnie to widzi. nie? nie? Tak. Ty, ty nieraz przed tak. zawodami yy, już jesteś tak naprawdę rozemocjonowany i ktoś musi ci z boku, dlatego nieraz trener ma trenera, żeby ktoś mu z chłodną głową powiedział, słuchaj, pojedź na następne zawody, a nie pchaj się na to, bo po prostu lepiej wyjść i coś fajnego pokazać niż na siłę po prostu. To Kiedyś było widzi. inaczej, nie każdy miał trenera. Teraz większość zawodników i tych początkujących, nawet tych już utytułowanych, ma trenera. Dlatego trenera, bo trener zawsze zobaczy z boku coś, czego ty sam nie zobaczysz. I teraz już nie ma, że debiutant wychodzi nieprzygotowany. Każdy jest przygotowany. Bardzo dobrze. A jak ktoś jest nieprzygotowany, to nie wiem, o czym to świadczy w ogóle. To już nie te czasy, że jadę, może się uda. Nie, no nie uda się. Tak, no bo też jest wiedza siłą rzeczy większa i tak naprawdę możliwości, nie? No bo wcześniej nie było tak dostępu do tego wszystkiego. No tak, tak. Jak w 2009 roku zaczynałem debiuty, w debiutach wystartowałem, no to była tylko nasza klasa. <śledzimy> była nasza klasa. Internet jakoś tam hulał. Dopiero później tak naprawdę to wszystko powstało, co mamy teraz. A mimo to gdzieś tam osoby różne dalej szukają złotego środka, nie? Czyli co znaleźć, żeby gdzieś Słuchajcie, tam nie słuchkę... ma złotego środka. Nie ma, nigdy nie było złotego środka. Tyle, ile poświęcisz na treningu, no to jest jedno. Jedno tylko. Bo trening to jest godzina, może dwie dziennie. Ale cała reszta to to, co zjecie. Od rana do wieczora. A wy się głodzicie, bez sensu. Trzymacie dietę od rana, a wieczorem wracacie do domu i znajdziecie swoją czekoladę, którą macie w szufladzie. No i ją zjecie, no i co? No i jest po. Tak, no bo ludzie też nie mają cierpliwości, nie? Oni by chcieli, nie wiem, żeby z tej wagi zeszło 2 kilo, potem się nawpierdziela, te, ta waga i tak wzrośnie a, to nie dla mnie, nie? Zamiast to normalnie zrównoważyć. No dokładnie, tutaj to nie jest sprint, to jest maraton, tutaj ileś miesięcy potrzeba. W moim przypadku będzie potrzeba więcej. Zaraz do tego dojdziemy, tak? Bo już wiem, tak. co będzie. Yy, ale tak naprawdę ileś tam miesięcy, 3, 4, 5, 6 miesięcy, to już oh, bardzo długa redukcja. No i forma wychodzi, musi wyjść. Ale nie możemy oczekiwać w tydzień, że będzie forma, bo nie będzie. Tak, tym bardziej, że jak wiemy, że są zawody, załóżmy, za x czasu, no to trzeba po prostu to sobie tak rozplanować, żeby to, tak jak mówiłeś wcześniej, nie? żeby nie było tak, że tydzień przed zawodami, a tam jeszcze jakieś tam nogi są do docięcia i tego w tydzień nie zrobisz. No nie ma szans. W ogóle, jeżeli nogi nie są zrobione... A już nie mówię o pośladkach, które muszą być docięte. To pośladki wychodzą w ogóle na sam koniec. Dla mnie wyznacznikiem formy są pośladki poprążkowane. Jeżeli tego nie ma, to nie ma formy. Tak, no to jest kulturystyka, a nie gdzieś tam wyjście na plażę, gdzie ma być fajnie, no tak, fajnie widoczny jeżeli, kaloryfer. Tak, a jeżeli tutaj już mówimy o kulturystyce zawodowej, no to tam już nie ma przypadków. Tam są wszyscy przygotowani, masa na najwyższym poziomie. Ale to do tego zaraz dojdziemy. Jasne. Jeżeli też poruszymy temat treningów, jak byłem u Ciebie w 2019 roku, gdzieś tam dałeś mi fajną motywację, już wtedy zobaczyłem, że Twoje treningi są po prostu mocne, są łączone serie. No po prostu ten trening jest taki, jak być powinien, też na dużych ciężarach i tak dalej. W dzisiejszych czasach, powiem Ci szczerze, ludzie tak nie patrzą na ten ciężar, mówią, że czucie mięśniowe, że nie można się przemęczać, bo kortyzol, bo układ nerwowy. Co Ty o tym sądzisz? No to i tak dalej sobie o tym myślą i dalej będą w tym samym miejscu, nie będą Progresować w ogóle. Ile razy zdarza się tak, że kto przychodzi na siłownię, po roku przychodzi na siłownię, gość wygląda tak samo. A myślę o zawodach. Aha, my... czyli tu nie, nie mówisz o normalnym Kowalskim, tylko o gościu, tak, który tak, to tak. chce być zawodnikiem. No nie? i jest jeden plan treningowy, z klapki na oczach, robi cały czas to samo. Nie ma szans. Przecież metod treningowych jest 100 różnych. Ciężary duże, małe, szczangi, wolne ciężary, maszyny. Tego jest cała masa. A jak ktoś nie ma wiedzy, to będzie bazował na trzech ćwiczeniach na daną partię mięśniową i będzie oczekiwał efektów. No nie będzie efektów. Tak. Na początku może jakieś tam efekty będą, ale myśląc o zawodach. No gdzieś tam te, te punkty, które brakują, to trzeba dorobić tej masy gdzieś tam w tych miejscach, a na daną partię mięśniową jest 10 różnych przećwiczeń. Na sam tyn na ramiennych przecież jest 10 różnych ćwiczeń. Ale też mi się a wydaje, i Karol, to ćwiczenie. nie wiem co o tym sądzi, że może też dla tych ludzi nieraz to jest aż za dużo tej wiedzy, bo dawniej kulturyści, wiesz, nie było tak tej wiedzy, a i tak robili świetne sylwetki, świetne formy. Teraz jest tyle tej wiedzy, że ktoś już nie wie tak naprawdę kogo słuchać i zapomina o tym, że po prostu ciężka praca, dyscyplina powinna być tak czy siak na pierwszym miejscu. Dokładnie. Wtedy były same wolne ciężary, jakieś wyciągi i to wszystko. Żadnych maszyn, żadnych hammerów. Nie było takich rzeczy ale każdy robi przysiady, każdy robił wyciskania ze sztangami, ze sztangielkami. To była podstawa. Wolne ciężary to była podstawa. I na, no jeżeli tutaj podstawę mamy ob, dopracowaną no i nie idzie, to oczywiście dokładamy jakieś maszyny, hamery, gdzieś tam jakieś linki i dojdziemy do tego miejsca, gdzie potrzeba, gdzie brakuje. Tak. Ale to... podstawa to są wolne ciężary, jak najbardziej. No też, też tu Karol mówi o tym właśnie, że jak ktoś zaczyna od zera, no to musi zbudować tą sylwetkę, fundament, podstawę, tam musi być trochę hmm. tego mięśnia, a nie, że ktoś waży, nie ujmując tu nikomu, 65 kg, a on chce budować środek klaty hmm. z górą, jak on nie ma w ogóle podstawy, nie? Masy, hmm. ogólnej masy mięśniowej tam brakuje, tutaj trzeba nabrać ogólnej masy mięśniowej, a wtedy, a dalej możemy już coś dalej myśleć, tak? Tak, a co do treningu też bardzo mnie zaskoczyły już wtedy twoje nogi, bo byłeś właśnie niski, a te nogi były kurcze, no jedna noga jak prawie cały ty. I powiedz mi, czy trening nóg był zawsze dla ciebie taki, że po prostu umiłowany, że lubiłeś te nogi dotyrać, czy po prostu miałeś jakiś gen do tych nóg? Bo one naprawdę były ogromne. No są nadal w sumie. Ale jakoś tu siedzisz, zmieściłeś się. Ale to dopiero będą tak naprawdę, właśnie, bo no. mam plan. A to musimy się cofnąć i to daleko wstecz. Bo kiedy zaczynałem swoją przygodę z kulturystyką, to był 2009 rok, wygrałem wtedy debiuty kulturystyczne z wagą 73 100 na weryfikacji. A w Tampie 10 lat później ważyłem 90 na weryfikacji. Czyli dwa, ile? My... 17 kg więcej. To jest naprawdę duży przeskok. To... Z zupełnie inną formą, z zupełnie inną masą mięśniową. A na debiutach wygrałem, ale te nogi nie dość chude, to mało docięte. No i jak, ale ta sylwetka ogólnie robiła wrażenie. I dopiero z, wie, z czasem gdzieś tam ten progres następował, i, i, i ta sylwetka zaczynała lepiej wyglądać, forma była coraz lepsza, ale wtedy jeszcze ten trening nóg nie dominował aż tak mocno. Zaczął dominować, kiedy po kolei, bo takie szczeble były: Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata. Arnold Classic, ten w Stanach Zjednoczonych, albo wtedy był w Madrycie, ten Europe. Były też Mister Olimpia Amatorska. Ja akurat pierwszą, taką, która się odbyła. Wygrałem w Londynie w 2000. W którym? W 2000. tych zawodów aż... W 2011 roku. Pierwsza amatorska, taka historyczna Olimpia. Się odbyła, którą właśnie wygrałem, ale dopiero później, kiedy zaczęliśmy latać na mistrzostwa świata, a wtedy dominowali tam chłopaki z Iranu. Iran to była potęga, i oni robili sobie na mistrzostwach świata swoje mistrzostwa, swoje mistrzostwa Iranu na mistrzostwach świata. W każdej kategorii było minimum dwóch irańczyków na miejscu medalowym. To był szok po prostu. Znaczy oni I... ogólnie zawsze byli kurczeni? No tak, tam jest za sport narodowy, ale ogólnie przygotowanie. Zawodników, no coś niesamowitego. Gdzie mamy teraz? Oczywiście, e, Hadi jest number one. No bo to u nich e... jest tak jak u nas piłka nożna, tylko że u nich to przynosi <laughs> efekty, nie? Piłka nożna bym wszystkich wypierdolił z reprezentacji teraz i bym wziął tylko tych, którzy chcą biegać. A najlepiej, gdybym ja był od, od przygotowania specjalnego, od motorycznego, to by teraz, wtedy zrozumieli, co to znaczy prawdziwy trening. I co to znaczy biegać i nie męczyć się na murawie? A nie, oni, oni stoją biedni, oni zmęczeni, oni nie potrafią biegać. Co to ma być w ogóle? No właśnie, to jest taki jakby trochę uprzywilejowany sport, że oni nie muszą... Co to? Bo on czeka na piłkę, jak ktoś mu poda. Słucham? Przecież pierwsze co... Nie wiem, ci trenerzy, jak dla mnie to trenerzy robią podstawowy błąd. Bo są gwiazdy, bo to... Bo... Nie, tam pierwsze co trening, to trening. A oni się spóźniają na, na te treningi gwiazdorzą, no To nie, nie jest mac, w ogóle nic nie, wspólnego nie, z taką dyscypliną i pokorą. Pierwsze co trening, i dopiero zaczęli tam biegać. Ale chyba nie, nie o piłce tutaj dzisiaj. Tak, nie, nie o piłce, ale jeszcze co do tych irańskich zawodników, to mówisz, że byli po prostu. No, no, nie kosmiczni. no, chłopaki z Iranu robili okrutne wrażenie. Masa niesamowita, przygotowanie. Nogi dominowały nad całą masą, nad całą sylwetką. Do tego docięcie. I wtedy tak naprawdę się zaczęło, kiedy zobaczyłem to na własne oczy. A teraz w tych czasach to jest przykre, bo zawodnicy, wielokrotnie tak jest. <grych> Zawodnik, no tam to można już powiedzieć, że jest zawodnikiem, jeżeli wystartował raz w zawodach, to już jest zawodnikiem, prawda? Taki chłopak nigdy nie był na mistrzostwach, jakichś tam zawodach międzynarodowych, nigdy nie był na mistrzostwach świata, nigdy nie był na mistrzostwach Europy, nigdy na żadnej amatorskiej Olimpii, Nigdy na żadnym Arnoldzie w Stanach czy w Europie i on zdobył kartę pro. Właśnie to... z, tego, z tego co słyszałem, to właśnie bardzo dużo osób teraz tą kartę ma, co kiedyś nie było to takie... No takie... kiedyś to w ogóle nie było nierealne, żeby się zbliżyć do tego, żeby być zawodowcem. I się oglądało chłopaków za oceanu I, no i się podziwiało tak te sylwetki. Teraz jest parcie na te karty. Ja rozumiem, kartę można zdobyć, jeżeli ktoś zasługuje. Ma za sobą doświadczenie, ileś tam lat na Mistrzostwach Świata, Europy, Arnoldzie czy Olimpii, zawody międzynarodowe, a tu jest taki chłopak wychodzi, <noise> pierwsze zawody, wygrał kartę i tu jest koniec kariery. Ma kartę, to jest skończona kariera. Aha, no bo, nie bo to że nie, dość, tak nie wygląda, już osiągnął... Bo to nie dość, że nie wygląda... Nie, no tu chodzi o to, że koniec kariery, bo nic nie zdobędzie w pro. Aha, bo w ten za, sposób, zawod... no bo to jakby daje mu przejście, nie? Wrota zostały otwarte i ma możliwość startowania z najlepszymi zawodnikami ze świata. A tam <laughs> na, wygrał, więc tam. tu już jakby przegrał, no to nie będzie tego pokazywał. Ale, na zawodniki stopu wyglądają fenomenalnie po prostu. Masa mięśniowa ogromna, docięcie w przygotowanie. A chłopaki, którym udało się gdzieś tam wygrać kartę, nie, dość, że ta, nie, nie tacy, tylko tacy. <laughs> Zero doświadczenia, w ogóle nie wyglądają. Pozowanie fatalne. I on myśli, że coś wprost zdobędzie. No nie zdobędzie nigdy coś, niczego w pro. No ewentualnie może za 10 lat, kiedy będzie 20 kg albo 10 ważył więcej. To już nie jest takie łatwe, nie? <noise> Dlatego tutaj liczymy w latach. No. no w latach tutaj liczymy, żeby ta masa mięśniowa urosła. I to wiecie, to, to jest przykre właśnie, że teraz to w większości brakuje pokory. On nie wygląda, ale albo na Instagramie nawet tak wchodzicie. Road to pro, road to pro, road to pro. On nie wygląda, on jedzie po kartę. Ja się pytam, gdzie po kartę? Po jaką kartę? Do czego ta karta? Bo chyba nie pro. Daj jej, wybi. I tu się mylę, bo tu jednak się okazuje, że to właśnie po taką kartę. A ja się myślę, z czym? Gdzie? Takie jest dzisiaj Kurczę. podejście, takie dzisiaj jest podejście do ludzi, ludzi do właśnie do, do tej karty. Jest to Dla mnie to jest na przykład. Te, te czasy się właśnie zmieniają i... tak. One no to... już się bardzo zmieniły, bardzo. Kiedyś to było naprawdę nobilitacją, że zostałeś powołany do reprezentacji i mogłeś, było ci dane reprezentować kraj na mistrzostwach świata. Ale świata były na przykład w Ekwadorze czy w Brazylii, gdzie byłem. Bo to też jest jakby taki przywilej, który. No tak, na... zdecydowanie. Zdecydowanie. I wtedy też było troszeczkę inaczej, bo tylko było ABB, nie było tych innych federacji. Niestety, ale na własną prośbę, na własne życzenie, tak się stało. Bo ja no, już nic mnie nie trzyma w tej federacji, dlatego tutaj powiem bardzo chętnie, niestety, ale to jest są pazerne osoby takie i nie mogły startować nigdzie w innych kategoriach. Później trzeba było przepraszać, wracając, karę płacić. Się pytam, za co? Każdy przecież sobie startuje, gdzie chce. I teraz właśnie zostali, już wszyscy najlepsi zawodniki odeszli ze, z naszego polskiego związku. O tym też było głośno, właśnie. No było bardzo, go, a najbardziej go głośno było, jak ja odszedłem. <noise> nie wiecie, tak? No to ja Wam zaraz przypomnę, jak będziemy chronologicznie szli, e, chronologicznie szli z zawodami, co tam się wydarzyło. Dokładnie. E, straciłem wątek. E, jeszcze bym chciał właśnie zapytać. E, poczekaj, bo poczekaj, mi... bo jeszcze coś mówiłem. E, jeżeli chodzi... Aha, że wszyscy najlepsi zawodnicy już odeszli, dlatego że nie można by, nie mogli sobie wybrać zawodów. Że jak już wystartowali wali w innej federacji, to już nie mogli przyjść, a jak już przyszli, to musieli pisma pisać, przepraszać, kary jakieś pieniężne płacić. Czyli można powiedzieć, tak się płaszczyć jakby, żeby No i ludziom to że przestało się podobać, no i zaczęli odchodzić. I wstyd w tym roku, Mistrzostwa Polski były na wiosnę, połączone razem z debiutami kulturystycznymi. I łącznie ile zawodników, to 50. Wstyd, wstyd. Kiedyś to 50 osób były w jednej kategorii Classic Fizzik albo Bikini, w jednej kategorii tylko. Co niby ten sport jest coraz bardziej popularny, a jednak yy, liczba tych osób się tam zmniejszyła. Kiedyś nie? to na Mistrzostwach Polski występowało 500-600 zawodników na debiutach 300-400 osób. Fajnie, że mówisz gdzieś tam jak było kiedyś, a jak jest teraz, bo ktoś może nie wiedzieć, wiesz, jak to wyglądało. No to dla porównania, obchodnia. zobaczcie. 500 zawodników na Mistrzostwach Polski, a teraz połączone były debiuty z Mistrzostwami Polski było 50 zawodników, łącznie. No to naprawdę, nie? No nie no, to o czymś powinno świadczyć, tak? Tak, no, no nie bez powodu się I tak poziom? Chodzi. Marny. Pojedyncze osoby gdzieś tam prezentują światowy poziom, dalej startują, dalej są bardzo dobrymi zawodnikami, a Nowi gdzieś tam, no nie no, w ogóle patrzę i, i nie wierzę w to, co widzę. Czyli też ogólnie no jakby zawodnik... W tych związkach nie jest po prostu tak szanowany. Ty musisz po prostu gdzieś tam się ukłonić i tak dalej. Nie, Tutaj... no, nie no, tam Lizanie. Yy, Dubska od zawsze było, i dalej jest, a ja nigdy właśnie taki nie byłem. Bo nie, i za to właśnie ci, którzy zawodnicy, którzy tego nie robili, to właśnie później mieli same problemy. Co to nie powinno być w ogóle w sporcie? Ale absolutnie. Tutaj oceniana powinna być sylwetka, a nie płaszczenie się. Tak. Też chciałem zapytać, właśnie co do tych zawodów gdzieś tam za granicą. Czy poza samym wystąpieniem gdzieś tam z takimi mocnymi zawodnikami, samo zobaczenie ich na żywo było dla Ciebie jakimś takim fajnym wyzwaniem? Bo jednak często ich oglądaliśmy gdzieś w internecie i tak dalej, a na żywo no to jest ich zobaczenie. No tak, tak, oczywiście, jak najbardziej. Jeżdżąc na Mistrzostwa Świata czy jakieś międzynarodowe zawody, już spotykałem zawodników, którzy byli z nami gdzieś tam z internetu, już widziałem, ale zawsze gdzieś te oczy były skierowane na zawodników pro. Co było kiedyś nierealne, w ogóle, żeby tam się dostać. Stało się tak, że zdobyłem kartę. Byłem dwa razy na zawodach pro, raz byłem w Nowym Jorku, a później byłem jeszcze w Tampie w 2019 roku. No i tak, ogromne wrażenie, kiedy stoisz na backstage'u i stoją wszyscy z topu, patrzysz to oni. Widziałem ich w internecie, całe życie patrzyłem na nich, startowali już na Olimpii, a teraz ja stoję wśród nich i nawet nieźle mi wyszło. Więc fajnie, jako chłopak, który z Polski przyjechał, nikomu tam nie znany. No bo sędziowie ze Stanów nie znają nikogo z Europy. Jaki to jest w ogóle uczucie? To chyba jest taka duma, nie, której no nie super. da się opisać. I tak? to jeszcze patrzysz, a zawodnicy z patrzą na Ciebie. Tak, do góry, na dół. No sobie myślę, kurczę, chyba nie jest tak źle. No i fajnie, fajnie, super, naprawdę, A atmosfera mega, mega. Nawet taka sytuacja z gdzie chłopaki stopu okazało się, że byli za mną. Gdzie to dla mnie w ogóle bardzo duża nobilitacja. Przychodzili, piątkę, przybijali, że super forma, że gratulacje. To dla mnie super. Kurczę, to jest mega. No, sam wyjazd do takiego czegoś z takimi zawodnikami tak, i tak. szacunek z ich strony, tak. to już chyba pokazywał, że. No tak i właśnie naprawdę... to jest to, bo zawodnicy Stopu z z pro, to są zawodnicy, którzy mają pokorę. To są wieloletni zawodnicy, którzy startują wiele lat w różnego rodzaju zawodach. W zawodach są jeżeli już im bardzo z głowy korona nie spadnie. Ale nie że oczywiście, oczywiście. To pokazuje właśnie, kim są. Tak. Myślę, teraz... że w Polsce jest właśnie trochę inaczej, jeżeli chodzi o tych zawodników, mówię, topowych w Polsce. Nie, nieraz? jeżeli chodzi o zawodników topowych, to, to to są zawodnicy, którzy byli wielokrotnie na międzynarodowych zawodach, na bardzo takich dużych już, zawodach. Objęci już, tak, to tutaj każdy sobie gratuluje, tutaj nie ma najmniejszego problemu. Tak. <laughs> Problemem właśnie jest to, że jak ktoś zaczyna teraz startować, on wygrał jakieś zawody, nie on już ma głowę poniesioną, albo ma napisane pan trener on idzie, on wszystko wie, a zadajesz mu pytanie, sekundę, jest czerwony. Właśnie o to, o to chciałem spytać, bo nieraz w internecie mówi się, że niektórzy po prostu zawodnicy gdzieś tam są tacy, można powiedzieć, gburowaci, że, że nie za bardzo chcą no, wiesz, pomagać ludziom, a nieraz no, po prostu są trenerami, czyli po prostu powinni się tym zajmować. Nie? Tak, jeżeli już ktoś jest trenerem, to uważam, że. Ja tak zawsze miałem. Nawet jeżeli prowadzę swój trening. Mam ciężką serię, no ale w trakcie przerwy, nawet jeżeli mam tętno spoczynkowe. <laughs> A takie było zawsze to, nawet na pewno To zawsze, ale to zawsze nie mam problemu dla mnie, żeby podpowiedzieć mu, co zrobić, gdzie jest błąd, czy spojrzeć na niego jak robi. Żaden problem. Pamiętajcie, że to jeżeli pomożecie tak bezinteresownie, zawsze to się odbije dla was tak, że tylko na plus. Tylko na plus tak. i bo on powie kolegom, koleżankom, mamie, tacie, przyjaciółom. Powiedział mi. Powiedział mi, nic za to nie chciał. A tak, i... miał swój nawet trening. A taka poczta pantoflowa zawsze... Oczywiście, no, to jest się... bardzo ważne. No i tutaj jeżeli chodzi o trening personalny, czy o trenerów personalnych, to wiadomo, że jeżeli chodzi o wiedzę, dużo zawodników czy tam trenerów jest takich, którzy mają wiedzę, ale żeby zdobyć bazę, to potrzeba czasu. Ja taką bazę miałem w Poznaniu, kiedy mieszkałem. Wyjechałem w 2002. Roku na studia. No i 5 lat AWF. No i takie się jakoś zaczęło, że tam zacząłem być na trenerem personalnym. Ileś lat czasu, ileś lat trwało, zanim bazę zbudowałem? No i w szczycie prowadziłem 220 treningów personalnych miesięcznie. Ło kurczę, to masz 220 godzin. Liczmy, że godzinę, godzinę trening, a na right. pewno zawsze się trochę przedłużyło, czy coś. Bo, bo trzeba 100 było. treningu to tak każdego miesiąca, jak już się tego tak rozkręciło. Ale 220 też... w szczycie to naprawdę to było dla mnie już uciążliwe i ciężkie już później nie zapisywałem. Przypomnę Wam coś, bo pamiętacie to na pewno, to wszyscy pamiętają z Citizenu. Citizen niestety już nie istnieje, tam spędziłem 10 lat, gdzie wspominam bardzo fajnie tam latały te 70-ki na skosach tam były te wszystkie rekordy ze stówką i z innymi większymi 200 na przysiady. ale było też tak że miałem 220 treningów personalnych miesięcznie i już nie, naprawdę nie miałem gdzie wpisywać. Ja Wysłuchaj, ale o 18 jest trening. Ja tam robię swój trening i jest jeszcze sześć innych osób. <laughs> jak chcesz, możesz do nas dołączyć. No to ja chcę, i była taka ekipa. Ale Zawsze w każdy dzień o 18. Jak tam, robili swoje, nie? Tak, i... to ja robiłem i miałem klientów, którzy oczywiście też płacili za te treningi, ale była u nas tam taka ekipa. Motywacja, kamerzysta był zawsze no, rewelacyjny. Ja jakby, Cię też takiego nie. poznałem właśnie w 2019 roku i powiem szczerze, że gdzieś tam, tak jak mówiłeś wcześniej, że to zawsze do Ciebie wraca, to przez to gdzieś tak naprawdę w internecie od zawsze, jak pamiętam, byłeś dobrze postrzegany, nie? Jako ten taki pozytywny gościu, który gdzieś tam z każdym pogada, nie? Tak, tak, to już zawsze gadałem, gdzieś tam na targach zawsze przybijałem pionę. Nie było dla mnie problemu, żeby strzelić fotkę, bo oni tam przyjeżdżali, żeby sobie właśnie strzelić fotę, przybić pionę. E, tak, a jeżeli chodzi o, o same treningi, no to tak to jest właśnie jak się robi z pasji. Przecież ja na początku nie wiedziałem, jak to dalej będzie. Ja po prostu nakręcałem swój trening i wrzucałem to do sieci. Niczego nie, For fun. Nic. Niczego nie oczekując. Zupełnie. No ale to później się przerodziło w zupełnie co innego. Dokładnie. No bo teraz, też patrząc, tak jak gadaliśmy przed tutaj, przed podcastem, co do tych trenerów personalnych, tak jak ty zaczynałeś z pasji, teraz zauważamy, że jest bardzo dużo trenerów, którzy gdzieś tam w stricte no szukają po prostu szybkiego zarobku i jeszcze na przykład zaniżają ceny treningów personalnych. I co byś o tym powiedział? Po prostu no, słuchajcie. widząc to, na, bo jesteś wiesz, na wielu siłowniach, nie? Słuchajcie, ja zanim zrobiłem kurs trenera personalnego, to już 10 lat chodziłem na siłownię. Czyli coś już wiedziałem. Wiedziałem, jak chwycić sztangę, sztangielki, no coś tam już umiałem Ale zrobić tak? po 10 latach. Jakieś tam doświadczenie miałem. Teraz mija 24 lata na siłowni, czyli wiem jeszcze trochę więcej niż wtedy. No i kurczę przykre to jest, jak. Prowadziłem też swoją szkołę dla przyszłych trenerów personalnych. I wielokrotnie zdarzała się super grupa. Sportowcy. Czy nawet nie sportowcy, ale ludzie ćwiczący, chcący ćwiczenie. zrobić to dla siebie, albo idąc dalej w tym kierunku, być trenerami personalnymi. Ale zdarzały się takie osoby, które nigdy nie były na siłowni i on mówi, że on będzie trenerem, nigdy nie miał ręce sztangi. I on zapłacił, on zda. Ja Wysłuchaj, na prawo jazdy poszedłeś, też zapłaciłeś, nie wiadomo, czy zdałeś, prawda? My ty musimy pierwsze co pokazać, że ty umiesz. No bo Jeżeli potem taki umiesz... internet też ci wtrąca, no co, na przykład, będzie miał opłacony kurs, i potem komuś coś pokaże źle, no to będzie, a, a kto ci ten kurs? A małecki, nie? I potem na ciebie idzie opinia, że a, bo pieniądze bierze i ten daje kurs trenera, nie? No, u mnie tak nigdy nie było, właśnie. I, i to było fajne, oni wiedzieli po co przychodzą, oni przychodzili po wiedzę. I faktycznie na końcu fajne grupy się zdarzały, ci, którzy nie do końca wiedzieli, to się zdążyli nauczyć ja też na to zwracam uwagę, że to, 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 jest do poprawy i tutaj to trzeba zrobić. A w ogóle już świetnie, jak, jak zadawałem jakieś pytania i ktoś nie odpowiadał mi jednoznacznie, że tak i tak. Albo zaczynali mi odpowiadać, to zależy, można zrobić tak, tak, albo jeszcze tak. I ja mówię, o, Czyli zaczęli myśleć głową, a ja nie w szkole jest tam uczono, wiesz, formułę Dokładnie. jak wykuć i potem zapomnieć, nie? Słuchajcie, no, metod treningowych to jest cała masa, 100 różnych metod jest. Treningowych ćwiczeń to nie są tylko tak jak w, w Atlasie treningu, że są trzy ćwiczenia na daną partię. Nie no, na daną część jest dziesięć różnych. Łącząc to jest i to jest właśnie to doświadczenie, tak? Zdobywając na siłowni, gdzieś tam szkoląc się, można zobaczyć, że tych ćwiczeń jest cała masa metod i łącząc to na sobie razem i przerabiając to na sobie te wszystkie metody treningowe. Gdzieś tam etap siły, etap masy, redukcji. Później już wszystko wiemy i tak naprawdę nikt tobie nie wciśnie z żadnej ciemnoty. Wiesz, czego się spodziewać. Już robiąc, tysiące razy przerobiłeś. Robiąc trening personalny z podopiecznym. Trzeba im powiedzieć. A niektórzy nigdy nie byli na siłowni. Niektórzy otyłe osoby. Niektórzy szczupli, chcący zbudować masę mięśniową. Bo bali się przyjść na siłownię pierwszy raz. Dla nich to wyczyn. Tak? Dlatego pseudo-trenerzy też na to nie mogę patrzeć. Jak taka osoba pierwszy raz przychodzi na siłownię... I on chce ją, nie wiem, sponiewierać, zabić ją na pierwszym treningu, pokazać że Ja jestem trenerem i teraz ja jej dam. Przecież ta, no. ta osoba ma zerową wydolność. Przecież ona wchodzi na orbiter, już ma tętno 300. Już nie wróci. Na no nie trening. ma szans w ogóle. Dlatego takie sobie trzeba wytłumaczyć. Zobaczcie. tu jest trening kardio. Takie maszyny mamy, tak działają. Tutaj mamy wolne ciężary, tutaj mamy maszyny. Tutaj tak, takie Siem... są obciążenia. Zrób sobie 15 powtórzeń z zapasem, powolutku, delikatnie, a nie. Pierwszy trening, martwe ciągi, przysiady i wyciskania ze sznaglądami. Tak. czy to, to jest bzdura. I to nieraz trener nie wie sam, jak technicznie to zrobić i nie poprawi tej osoby, i no, potem bo, się... taki podopieczny zrobił jakąś serię, ma tętno takie, że ledwo co nie może już ustać, leży w serce, tak. No bo to też jest jakby nieumiejętne jakby wysiłku do danej osoby. Dokładnie. Nie? Dlatego z prawdziwego zdarzenia trener umiejętnie podejdzie do tematu i dobierze trening pod daną osobę, żeby jej nie zniechęcić tylko żeby ją zachęcić do tego, co wydarzy się dalej. Dokładnie. Na drugim, na trzecim treningu za tydzień będzie zupełnie inaczej, a za trzy miesiące to on już będzie tak biegał, tak biegał, tak ja, ja ci tak powiem jeszcze, Karol, że to jest trochę jak z nauczycielami. Nieraz nawet, nawet jak ktoś ma wiedzę, to to, że ma, to nie znaczy, że umie ją dobrze przekazać, no, nie? Bo wiesz, są nieraz trenerzy, którzy na mnie to działało, to każdemu to dam, nie? I załóżmy przychodzi klient 140 kilo, a on mu każe biegać sprinty pod górkę, nie? No to to jest, wiesz, też nieporozumienie na, na dzień dobry. No każdy... Każdy pacjent, ja to zawsze tak nazywam, że muszę zbadać pacjenta. Zawsze badałem pacjenta, zanim rozpoczynaliśmy treningi. Musiałem zobaczyć, jaką ma wydolność, jaką ma technikę, co jest do poprawy. I zawsze dobieramy pod cel podopiecznego ten trening. On ma taki cel, to musimy zrobić to. No, na pewno nie inaczej. Dokładnie. A nie, że ktoś, nie wiem, nie startuje w zawodach, a ktoś mu tutaj będzie właśnie rozpisywał jakieś Ale robimy diety. to, jedziemy schematem, wszyscy robią to, to my też robimy to. Ale po co robimy to? Przecież ten człowiek chce coś zrobić. Tak. To musimy odpowiednio dobrać. Do tego dochodzi oczywiście temat odżywiania. Gdzie to kuleje u większości osób. Większość odżywia się źle, na mieście, nie ma czasu. A to trzeba troszeczkę poświęcić czasu, żeby dzień wcześniej przygotować sobie te posiłki, żeby nie bazować tylko na fast foodach i słodyczach, a znam takich, którzy tylko bazują na słodyczach. Ale też nie dostarczasz w ogóle mikroelementów, i, i też cały organizm się nie regeneruje, więc. Ale jeżeli osoba otyła żywi się tylko słodyczami i fasłodami, gdyby się to odciął do zera na następie, tak, to no też to... nie przyjdzie do ciebie nigdy, bo powie, że chce się zabić. Trzeba no tłumaczyć, są Jakie są mechanizmy? Co się dzieje po zjedzeniu czegoś takiego? A co się dzieje po zjedzeniu czegoś innego? Ograniczamy, tutaj zamieniamy to, tutaj zamieniamy to, tutaj zamieniamy. Za jakiś czas już nie ma tych słodyczy. Oczywiście, w weekend zjedz sobie tego torta, pączka, lody, co chcesz. Tak. W poniedziałek wracamy, waga leci, ty jesteś zadowolony, czy zadowolona, przybijamy pionę i lecimy dalej. No bo też chodzi o to, żeby tak jak nie zrazić podopiecznego, tylko żeby Dokładnie. Po mu pokazać. Zachęcić, tak. zachęcić, żeby on chciał. A za jakiś czas oni wszyscy przychodzą i się tworzy takie grono tych ludzi. Tam jest atmosfera taka, że właśnie dla tej atmosfery oni zaczynają przychodzić. Się dobrze yy, czują też tak, tam i... na te treningi. Oczywiście ten cel musi być realizowany, bo dla mnie jest nierealna sytuacja, kiedy zaczynam współpracować z kimś i nie realizujemy celu. Cel musi być zrealizowany. Bo aktualnie treningi personalne prowadzisz w Rudzie śląskiej na. Siłowni. Ja, try... ja treningów personalnych teraz na razie nie prowadzę. A, bo chciałbym Bę... ci reklamę tutaj zrobić jakoś. Żeby... Będę prowadził je w Lublinie. Tak trochę teraz latam między Lublinem. Prowadziłem treningi, tak dużo tych treningów w Poznaniu. Później wyprowadziłem się do Rudy Śląskiej. Wiecie, jak to jest, kiedy prowadzi się biznes? Prowadzi się dwie potężne siłownie w Poznaniu. I kiedy przychodzi bałagan, i zamykają ci ten biznes, który jest stuprocentowym biznesem, który musi wypalić, a oni powiedzą, że trzeba zamknąć na trzy miesiące, a ty masz stałych opłat miesięcznych 70 tysięcy? Mówimy tutaj o pandemii i ogólnie. Tak. A tutaj wtedy, kiedy prowadziłem dwie świetnie, miałem stop opłat miesięcznych stałych, kiedy żeby tylko opłaty były leasing na zero i, nie? I, 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 i czynsze, to było 70 tysięcy. I kiedy to działało, to było opłacone. Kiedy mi zamknęli, to po trzech miesiącach było 200 ponad tysięcy. Leasing przyjechał, zabrał jak swoje. Właściciel pozamykał lokal, a ja zostałem z niczym. Bo to była informacja z dnia na dzień. No i wtedy... Panie Karolu, jest taka sytuacja. Tak. Pan nie zarabiasz, a leasing i zobowiązania trzeba nie, spłacać. Nikt nie pyta. Niezależnie nie od tego, czy to z Twojej przyczyny, czy nie z Twojej przyczyny. Nie ja nie wziąłem tych wszystkich kredytów, leasingów po to, żeby sobie kupić Porsche. Ta. Tylko po to, żeby zapłacić za maszynę, a później jeszcze bieżące opłaty. A na końcu nie zostało nic. Oni przyjechali, zabrali, a Ty zostałeś z niczym. No to powiedz mi, jak to ze strony przedsiębiorcy, to nie było z państwem rozmowy jakiejkolwiek, że no ale ja mam tak i tak, muszę to utrzymać: ludzie dbają o zdrowie, tylko zamykamy, nie, interesujemy, nie, nie interesuje nas to. Jak będziesz za głośno, no to, to już w ogóle nic nie poprowadzi. Większość ludzi widzi to, co widziało w telewizji. Pamiętajcie, telewizja kłamia w tych czasach cały czas. Najlepiej wyrzućcie telewizor z domu. Koniec. Tu się kończy temat. Nie wierzymy w nic, co te złodzieje mówią w telewizji. No, niestety, to co podali w telewizji, to jest jedno wielkie kłamstwo. Nie dostałem złotóweczki. Złotóweczki nie dostałem. Tak, a w telewizji powiedzieli, co po prostu chcieli, bo wiedzą, że to dojdzie do takiej rzeszy ludzi, a to, co gdzieś tam my pogadamy, no to oglądnie nawet co najbliżej kilkadziesiąt tysięcy osób, nie? I oni jeszcze powiedzą, że, że, to nie, że to nieprawda. Tym bardziej, że no, tak naprawdę to, to twoje dwie siłownie, to był nie dość, że dorobek życia, to dodatkowo cała twoja pasja, co włożyłeś chyba całą energię. Pst. To tak. wszystko, nie? Coś tam się udało zarobić w tym stydzeniu. I z pasji powstała jedna i druga siłownia. Druga powstała. Pierwsza powstała, powstała w kwietniu 2018 roku. Tak, 18. A druga powstała w 19 listopadzie. A w marcu już przestała istnieć. <noise> żeby zamów została zamknięta, tak. Ale w ogóle przed otwarciem tego to chyba w ogóle nawet ci do głowy nie przyszło, że takie może się no, jak chore akcje no, dziać. Listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec. Po pięciu miesiącach została zamknięta. Jeszcze jest chora. Sprzętu za bańkę. Albo, albo więcej. <noise> A zobowiązania, kurczę... Były cały czas. I dalej są. I dalej są. No I dalej są. Czy nie odpuścili nawet, nawet nie, teraz? Nie, gdy? no przecież... No tak, no i co? I ja teraz się przyznaję, tak, wszyscy wiedzą dookoła. No i co? Na garbia mam spółbańki, no i co z tego? Do Pinokia i wysyłam. Tak, do ciebie, do Pinokia. Do ciebie Pinokia wysyłam wszystkich. No bo chyba ze mną spłaty nie będziesz organizował, tylko z tobą będę organizować. To nie ja zamknąłem siłownię. Przepraszam, już jestem miły. Tak, ale, ale no powiem ci, że to jest naprawdę chore, że gdzieś tam potrafią zrujnować człowieka, a mówić w telewizji, że w imię dobra, gdzie tak naprawdę. Ty, no, Karol, masz naprawdę mocną psychikę, jak na to wszystko, ale powiedz sam, ile sam słyszałeś od innych osób, ludzi, którzy po prostu potracili podobne rzeczy. Tak, jak tak, ty I powiesili się. No, no, to, mówmy tak. mówmy bo prawdę. To też nie, nie, nie jest rozwiązanie, bo jest rodzina, są dzieci, dzieci tak. stały bez ojca czy bez matki. To to jest przykra sprawa, tak? Wiadomo, niektórzy psychicznie nie wytrzymali. Ja też myślałem, że serce mi pęknie. Naprawdę. Myślałem, że mi serce pęknie. I ja nie poczuwam się teraz do spłaty jakiegokolwiek kredytu, czyli leasingu. Bo to nie z mojej Ja tak jak przestępca. Tak, traktujemy jak przestępcę. Dlatego organizujcie sobie spłatę z, z Pinokiem, bo, no bo chyba nie ze mną. Ze mną? Dlaczego ze mną? No ja podpisałem tak, ale ja pociemniam, jak było otwarte. I tutaj się kończy temat. Dziękuję. Tak, no ale to też jest powiem Ci, Karol chore, że gdzieś tam ten obywatel w naszym kraju tak naprawdę, czy to przedsiębiorca szczególnie, bo ludziom się wydaje, to też byśmy mogli poruszyć, że jak masz firmę, jak masz siłownię już, to chłopie, ty, ty jesteś już, ty masz jachty, ty masz Porsche, nie, ty jesteś. Sosem taki nawalony, że. No tak, no i właśnie no, ci nie w temacie, to przecież opłat tyle, wszystko w leasingach, w kredytach, nic, nic nie było moje, bo wszystko przecież tak. wynajęte, a ludzie myśleli, że, że, że tyle pieniędzy, tyle wszystkiego. Nie, to tak nie jest, bo wtedy prawie wszystko szło na opłaty, a dla mnie zostawało prawie nic. To jakoś tam sobie hulało, tak, ale na koniec przychodzi zamknięcie i zostajesz z zerem. Tak, właśnie. Jak ktoś prowadzi firmę w Polsce, tym bardziej większą, to wie o co chodzi, kto pandemię przeżył, że tak to Wsp ujmę. To... Wspomniałeś o tych samobójstwach. Ja nigdy w życiu nie pomyślałem i nie pomyślę o, o czymś takim, bo ja mam dzieci, mam rodzinę. Dla kogo żyć? Nie? Serce prawie mi pękło. Naprawdę ciężko, ciężki to był dla mnie okres. Ale po prostu były takie yy... sytuacje, nie? Ile osób kurcze w różne uzależnienia powpadały. nie? Ty Taka, to, to ten naprawdę. sport, kulturystykę chociażby, to się może jakoś trzymało, nie? Kobietę swoją, która się tak. Tu Sandra tutaj ogromną rolę odegrała, wsparcie ogromne. Dzięki niej na pewno jestem tutaj, gdzie jestem. Przetrwałem, wyszedłem z tego, podniosłem się, ale później jeszcze upadłem to zaraz też poruszymy temat. Bo niepowodzenia biznesowe to jest jedno, a niepowodzenia zdrowotne to drugie. Właśnie I tu upadałem kilka razy, ale zobaczcie, już się podniosłem i, i mam się dobrze. Tak, poruszmy właśnie ten temat, jeżeli już zacząłeś, co do kontuzji, bo tu nie tylko kontuzje, ale my się nie widzieliśmy 4 lata na żywo. Przez ten okres czasu tak naprawdę sporo się pozmieniało. Te dwie siłownie pandemia zabrała, kilka kontuzji, jeszcze tam problem z płucami. Powiedz, jak to na przestrzeni czasu wyglądało? Musiałem zrobić duży wdech. No wiecie co, dla mnie to... Dla zawodnika, gdzieś tam, który start z początku, zaczynał starty w, w Lidze Pro i miał tam jakieś swoje wizje, jakieś tam marzenia, kiedy się wszystko zaczyna walić, no to jest katastrofa. No ja ostatni start w Lidze zawodowej miałem w sierpniu 2019 roku. A w październiku 2019 roku zerwałem całkowicie biceps. przez złą diagnozę na USG zostało stwierdzone, że to jest naderwanie, po czym okazało się, że to jest całkowite zerwanie. Ech. Został zoperowany ten biceps, ale niestety nie został naciągnięty. Gdzie mógł być naciągnięty? Ech. Bo mógłby. Tylko myślę, że doktor z Poznania. Tak właśnie, doktor z Poznania. Nie macie tam jeszcze takiej wiedzy. Nie wiecie, że trzeba założyć opaski pneumatyczne i ściśnąć ją mocno pneumatyką i wycisnąć ten biceps do dołu, prawda? W Warszawie to już wiedzą. Bo tak miałem robioną operację. No i kurczę, przykre sprawa to dla mnie. Doszczukował mi ścięgno z nadgarstka. Tu jest jedno grubsze, drugie cieńsze, ten kawałek został wyciągnięty. Doszczukował do bicepsa, przytwierdził do kości. Byle było, Biceps można powiedzieć. Ten. Działał, ale został tak samo krótki jak, zas, jak był. Tym bardziej, że no, gościu na pewno widział i wiedział, że gdzieś tam dla ciebie to jest całe życie tak naprawdę tak, to, to, mnie, to, i... mnie, to mnie już dobiło dość mocno. No i to był 19 rok, w grudniu miałem operację, a w lipcu następnego roku w 2020 miałem drugą operację na ten biceps gdzie miałem pobrany kawałeczek powięzi mięśniowej z czworogłowego uda, czyli tutaj w udzie miałem dokładnie tej wielkości kwadracik wycięty, powięź zszyta, na zewnątrz też zszyta, więc mam tylko taką, malutki, taką malutką bliznę, prawie nie widać. Ale ta powieść, jak została ściśnięta, zszyta, to miałem taki, takie wgłębienie na udzień nie mogłem chodzić, bardzo bolało. A dlatego miałem rekonstrukcję ścięgna, ponieważ jak robiłem tę flagę na drabince, no to taka ogromna siła zadziałała, że przestało istnieć ścięgno. Ono się urwało przy kości, a przy bicepsie się rozczapieżyło, tam nie było co zbierać. Dlatego trzeba było rekonstrukcję ścięgna zrobić. No niby troszeczkę lepiej, ale też źle. No, i wiecie co, to dla, dla zawodnika. Ja byłem załamany, ja byłem zrozpaczony, że ten biceps nie wygląda, że, że nie mogę dalej spełniać swoich marzeń. Pewnie takie myśli destrukcyjne, że to już koniec z tym były takie myśli, że koniec z kulturystyką, czy raczej wiedziałeś, że mimo to. No, dalej nie... szukałem, dalej gdzieś tam próbowałem. Ten głód taki kurczę, wyjścia chyba na, na prostu mimo tych niepowodzeń, nie? Tak, tak. I to był rok 2020, ale punkt kulminacyjny. Nastąpił w 2021. Tego nie wiecie, bo tego nie podawałem do wiadomości publicznej. Ale prawie zszedłem z tego świata. To był przełom listopada i grudnia 2021, kiedy y, miałem zapalenie płuc. No ale zapalenie płuc, które się obawiało bardzo mocnym kaszlem. Kaszel, kaszel, dzień i noc. Aż w końcu zacząłem pluć krwią. To trwało kilka dni, aż w końcu kaszlłem i przerwało mi się płuco, miałem odmę płucną, czyli do, do opłucnej dostało się powietrze. Nie wszyscy wiecie, no to jak mamy płuco i na zewnątrz jest, to w środku jest opłucna, czyli tutaj nie ma powietrza, żeby mogło się rozprężać płuco. Do tej opłucnej dostało się powietrze, no i płuco dostało, nie mogło się rozprężyć. To tak jak butelkę macie litrową, prawda? Wie, o co chodzi, nie no. można ścisnąć, prawda? No nie można je ścisnąć. Tak samo płuco, nie mogło się tam, no rozprężyć, nie mogło się, macie do butelkę. To od razu z oddechem były problemy natychmiast? No nie no, karetka na sygnałach przyjechała do domu, przecież zabrali mnie na noszach, od razu tlen, prawie co, ledwo co mnie odratowali, jadąc do szpitala, bo w jednym mnie nie przyjęli, w drugim mnie nie, nie przyjęli i w czaladzi dopiero, na Śląsku mnie przyjęli. Nie przyjęli, bo. bo no nie bo wtedy mieli... była pandemia i nie mieli. Aha, czyli i tak jedyna dalej. słuszna choroba. Z... Tak, tak, wtedy była jedna słuszna. No i zobaczy, ile ludzi wtedy umierało, bo nie było dostępu do szpitali. No tak, no nawet to... No i ja prawie bym był w tych osobach. Ponieważ z doktor, jak rozmawiałem, to mówiła, że 10 minut jeszcze z dłużej bym pojeździł, to serce by się zatrzymało, by nie wytrzymało tego. Pewnie i tak, zanim cię jeszcze przyjęli, to robili ci badania na tą no, no, tak, słuszną chorobę, czy no, tak, po prostu. Tak, oczywiście. No i oczywiście cały czas byłem pod tlenem, no i jakoś się udało, tak, trafiłem na intensywną terapię, gdzie bardzo szybko dren mi założyli z jednej strony, tutaj dren się zakłada tutaj między żebrami, żeby dostać się do płucnej, żeby powietrze wyciągnąć, żeby płuco w końcu mu zaczęło działać, bo ono przestało całkowicie działać. To płuco, drugie też było tam w opłucnej, było powietrze, ale ono działało jeszcze na oparach. Też mam drugą dziurę tutaj w klacie. Przez klatkę dostali mi się do, do płucznych. To w ogóle, jak ja zobaczyłem te rurki, te wszystkie monitory i tak dalej, jak to dramat. Co myślałeś w ogóle w takim momencie, jak już byłeś po tych tak naprawdę wszystkich takich ciosach na psychikę i już byłeś w tym szpitalu, i czy było już jakieś takie zmarnowanie tym wszystkim, czy jednak gdzieś tam myśli były w tym kierunku, że mimo wszystko będzie dobrze? No wtedy to już była całkowita załamka, muszę ci powiedzieć. No to naprawdę dziwne myśli w głowie. Tutaj dreny, dreny tak naprawdę z jednej i z drugiej strony, tutaj rura wystająca z klaty. Mówię, co to jest w ogóle, gdzie ja jestem, co ja tu w ogóle robię? Co się dzieje? Co się dzieje? Jak? Jak to możliwe? Prawie trzy tygodnie spędziłem w szpitalu, półtorej tygodnia w Czeladzi, a później jeszcze pod Bielską mnie przewozili do specjalistycznego szpitala od Puc. No i tam już całkowicie mnie odratowali, wyciągnęli mi powietrze z jednego i z drugiego płuca torbiele tam miałem też na, tym, na tych płucach, one się zrobiły. Teraz z perspektywy, po badaniach, po tomografiach, po prześwietleniach, nie mamy żadnych torbieli, płuca działają tak jak trzeba. Jest tak, jakby się nigdy nic nie wydarzyło. Czyli można powiedzieć, że gdzieś tam ten los trochę się do Ciebie uśmiechnął i na razie nie ma żadnych takich nieprzyjemności od ostatniego czasu, gdzieś tam roku? No nie, nie, jeżeli chodzi o płuca, to tutaj one działają, wszystko jest w porządku, tylko straciłem bardzo dużo czasu. Jak wróciłem do domu przed świętami, tak wszedłem na piętro, to zadyszka i ten dno spoczynkowe. Szok, nie, nie, to naprawdę nie było do śmiechu, bo czułem się ale... jak stary dziad, który nie może nic. No a teraz robię już przysiady na dużym poziomie, na dużych ciężarach, objętościowo I, i no to wiadomo, to jest tak jak, to zmęczenie jest tak jak powinno być, ale płuca działają tak jak trzeba. To jest naprawdę dla mnie niewyobrażalne jak może się w krótkim czasie tak naprawdę posypać tak wiele, no bo. I cały i, czas ten bicepr, który, który nie tak jak trzeba. Tak i, i to jednak mimo, że operacja to dalej właśnie nie tak jak trzeba. Mimo, że operacja dobra tam, to jeszcze zamiast by ona dobrze była zrobiona, to jeszcze po prostu lekarz nie zrobił tego jak powinien. I wtedy myślałem, że już mi się wszystko zawaliło, co mogło mi się zawalić. Głowa zniszczona. Yy, miałem tego nie mówić, ale powiem co. Co myślisz? Mów, co Powiem. co uważasz. Bo wy nie, nie wszyscy. Dzisiaj <laughs> często używam, bo nie wszyscy wiecie, <laughs> bo ja tych właśnie informacji nie dawałem nigdy do internetu, różnych moich zdrowotnych. Bo po co? Bo po co nie czułem takiej potrzeby, żeby się użalać nad sobą, żeby pokazywać, jaki to jestem biedny, jaki to jestem tam obolały i kontuzjowany. I to był rok 2021, a w 2022 w marcu. Albo w kwietniu na początku. Niestety, ale zerwałem lewy biceps. Całkowicie. Tu. Ale teraz jest piękny i ładny. No i kurczę, miałem operację na NFZ po pięciu dniach czy po czterech. I oczywiście zepsuł operację. No nawet nie mam już słów. Naprawdę, Karol, co tu się działo? Więc co... wtedy, jak yy, oczywiście. Żebyście nie gadali, że znowu nie wiadomo co i, i ciężary i tak dalej, to nie na treningu, to takie rzeczy, ani jeden, ani drugi, nie na treningu, więc... Dobrze, że to powiedziałeś właśnie, więc, żeby ludzie wiedzieli, że to nic z treningiem związane. Więc to nie, nie, nie od ciężarów takie rzeczy, takie rzeczy się nie dzieją na ciężarach, na pewno nie od podnoszenia na bicepsy. No zaraz się znawcy znajdą. Nie? No, nie no, to zawsze, to wiesz, to znawców zawsze, to, 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 w ogóle wyznawcy, to wy, myślisz, że jesteście tacy bezkarni w tym internecie w tych czasach, a to tak nie jest. Wchodzicie komuś do portfela, wchodzicie komuś do życia osobistego. A najlepiej jest zrobić tak, żeby się nie wcinać komuś w nie swoje sprawy. Mądry człowiek najlepiej zawsze na tym wyjdziecie. Po co? Też mi się tak wydaje, że mądry człowiek zawsze robi swoje, patrzy na siebie, a ktoś mu w drogę nie wchodzi, to, to po prostu. No, ale żyje po trzeba sobie się wcinać w nie swoje sprawy. Przez to są później zawsze same problemy. Tak, tylko no, wiesz, niektórzy mają tak nudne życie, że muszą Dokładnie. kogoś. Żyć, Dokładnie nie? tak, jak mówisz. Mają już. Są takimi nieudecznikami życiowymi i mają tak nudne swoje życie, i mają tyle wolnego czasu, że naprawdę Gdzieś żyją czyimś to... życiem, prawda? No ja na to na przykład nie mam czasu, żeby, żeby zajmować się czyimś życiem, no bo ja mam swoje życie po prostu. Tak, ale tam nie, nie każdy ma takie, można powiedzieć, szczęście i zaangażowanie jak my, ale wracając do tej bardziej też pozytywnej strony, coś, co zawsze nadawało sens Twojemu życiu, czy myślisz o jakichś startach. Poczekaj, poczekaj, bo to. Jeszcze trzeba dokończyć myśl. Śmiało, śmiało, bo. Trzeba dokończyć myśl. Jeszcze powiem tutaj, bo bardzo dużo o Karolu nie wiem, właśnie, bo nie publikował nic w internecie, więc co masz do powiedzenia, Karol? Śmiało mów, bo widzowie są i ja bardzo ciekawi. Dokładnie. Wiecie co? Yy... I to był 2020 rok, początek roku. A będąc na zawodach, w we wrześniu w Warszawie. Spotkałem chłopaka, który patrzy na mój biceps, bi. Ty. Miałem taki sam jak ty. A teraz mam zobaczyć jaki. Cały biceps. Podał mi namiary na doktora. Zrobimy tutaj teraz reklamę doktorowi. <laughs> Już cała Polska do mnie pisała odnośnie doktora. No i doktor Wrubel z Warszawy, ortopedi Ortopedika Warszawa. Piszcie do doktora, umawiajcie się na wizytę. Doktor Wrubel jest największym kozakiem. I to nie tylko pod względem chirurgicznym, to jest z prawdziwego zdarzenia też sportowiec doradził wam pod kątem i treningowym. I nie będzie mówił: Nie rób tego, czy nie rób tamtego. Rób tak, rób tak. A tutaj naprawimy. Doktor jest naprawdę zawodowcem. I trafiłem do doktora, pojechałem do niego, porozmawialiśmy. Jak to zobaczył, to mówi, że nie wie, czy się w ogóle tego podejmie, bo czegoś takiego beznadziejnego nigdy w życiu nie widział. Nigdy. Najgorszy przypadek to ja. Dziękuję. Karo Małecki. To ja. Najgorszy przypadek. Yy, ty będziesz chciał tam wstawić do tego podcastu jakieś zdjęcia? Jak najbardziej. Zdjęcia, jak tylko zdjęcia z, to, to możemy wrzucić z, zdjęcia. z operacji? Tak. Jak tylko będzie. Mam fajne chciał, to... zdjęcia z operacji. Yy, doktor zdecydował, że wstawi mi Achilesa jegoś? Motocyklista to był. Jemu już nie jest potrzebny, Achillesa, mi się przydaje. Mam teraz tutaj wstawionego Achillesa. Zdjęcia bardzo fajne, bardzo fajnie to wygląda. No i można, jest naprawiony i tak dalej. Ale wcześniej, zanim odbiła się ta operacja, to po tych wszystkich niepowodzeniach, po tym wszystkim, co straciłem, jak zostałem z zerem, to nie mógłbym sobie na to pozwolić, gdyby nie zrzutka, gdyby pół polski nie zrzuciło się na operację. Oczywiście ci nie w temacie to mówią, o ma OP, ma siłownia, tu żebrze na, na, na operację. Wcale tak nie było. I tylko ci życzliwi ludzie tak naprawdę zrzucili się na operację, nie mając żadnego problemu z tym, żeby mi pomóc. Ja też zawsze pomagałem, zawsze też pomagam, jeżeli ktoś potrzebuje. I z tego miejsca jeszcze raz wielkie, wielkie dzięki dla Was wszystkich, którzy pomogli, którzy przyczynili się do tego, żebym mógł mieć zoperowany ten biceps. To była już... Trzecia operacja, czyli zobaczcie ile czasu straciłem zanim z operacji wyprost, rehabilitacja tak. i kiedy mogłem zacząć ćwiczyć. I to było w tym roku w styczniu. Pod koniec stycznia była operacja, a pod koniec kwietnia jeszcze miałem drugą operację na ten, który miałem rok wcześniej zerwany. Jest cały, po roku, naciągnięty, pneumatyka zadziałała i tutaj z tego miejsca chciałbym podziękować. Najmocniej. Arkowi z Lublina, który sfinansował całkowicie operację. Pozdrawiamy. Aras, wielkie dzięki. Ale jak widzisz, no są ludzie, którzy gdzieś tam po prostu też dają pomoc. Ty dawałeś ludziom pomoc? Prawda, jak mówisz, to wróciło do ciebie, nie? Że ja przez całe są... życie dawa, dając pomoc nigdy niczego nie oczekiwałem. Wiadomo, że treningi personalne to moja praca. Za to pobierałem pieniądze, ale kiedy wstawiałem coś do internetu, ja nigdy nie, niczego nie oczekiwałem. Nigdy. To samo z siebie jakoś tak wyszło, że te rekordy gdzieś tam wzbudziły wzru... wzru... sensację i, i gdzieś tam ludzie zaczęli to oglądać. Przez to zaczęli przyjeżdżać do mnie na treningi, chcieli mieć też takie ciężkie treningi. No to ja im dawałem takie ciężkie treningi. Niektórzy nieraz przyjeżdżali właśnie na treningi i mówią, że chcą mieć ciężki. Bardzo ciężki. No to ja im dawałem taki ciężki, że po rozgrzewce. Już mieli tak, jak po swoim treningu, skończony nigdy jeszcze. nie wiedzieli, jaki to jest ciężki u ciebie, nie? <laughs> no i wtedy naprawdę robiliśmy ciężki. No i zobaczcie, po drodze biznesowo katastrofa, zdrowotnie katastrofa. Trzy operacje, dwie operacje, plus trzy tygodnie na odmę. Co nie wiedziałeś, co z tego tak naprawdę będzie, nie? No myślałem, że tu będzie już nic, nie będzie. Jedną nogą już byłem na tamtym świecie. A jak wierzę, z domu, mnie zabierała Sandra na deną. zapokana stała. Franek mały, wtedy dwuletnie dziecko niezpełna. No tak, półtorej roku miał na dano stał no, To są traumatyczne przeżycia, mm. Naprawdę, że. I, i, I to było kurczę, straszne. Głowa zaorana, zmiażdżona. Upadłem. Bardzo mocno upadłem, ale już się podniosłem. Już się pod... najważniejsze tym wszystkim, że obojętnie co się wydarzy. Obojętnie jakie problemy, to zawsze trzeba się podnieść. Zawsze trzeba się podnieść, realizować swoje cele i spełniać swoje marzenia. Tak, ja Trzeba też... spełniać swoje marzenia i, i wyznaczać sobie cele. Ja osobiście, jeżeli nie mam celu jakiegoś do zrealizowania, to tak naprawdę żyję, funkcjonuję, ale nie wiem co. Ale jak mam cel jasno sprecyzowany i teraz właśnie dochodzimy do tego, co zadałeś pytanie? Jakie mam plany startowe? Tak, tylko jeszcze chciałbym powiedzieć tutaj do widzów, że często wam się wydaje, że dziewczyna was rzuci i coś się stanie, że to jest koniec świata, to zobaczcie naprawdę, jakie ludzie po prostu mają historie, które poświęcają całe życie, a tutaj ten los nie jest dla nich taki, jaki być powinien, a mimo to ta psychika, charakter, no jest dla kogo walczyć, dla, dla rodziny i, i wychodzi się z tego. Także nie załamujcie się nigdy, jeżeli macie problemy, jakiekolwiek to psychiczne, szukajcie pomocy, zawsze jest jakaś szansa. Tutaj pewnie się Karol hmm. zgodzi ze mną. Oczywiście, na pewno rozwiązaniem nie jest sznurek, tak? Tak. I, I tak kończyć, bo to nie jest naprawdę rozwiązanie. Obojętnie, jakby nie był problem. Ja też miałem i dalej mam problemy finansowe, zdrowotne biznesowe. Tylko ludzie myślą is, właśnie, is, że jak is, nie pokazujesz is. w internecie, to tego nie ma, nie? I to też jeszcze trochę wracamy do tego, że widzicie w internecie tylko fajne rzeczy i że każdy jest szczęśliwy, ale każdy z nas zmaga się z większymi lub mniejszymi problemami i trzeba mieć to na uwadze, że to nie jest świat internetu taki idealny, bo po prostu nie zawsze wszystko w internecie jest. Dokładnie. Ja wrzucam swoje treningi, które mi dają szczęście, które, które są moją pasją i wielokrotnie ktoś chce mnie uczyć, a nie było tego, a nie było tamtego, a gdzie to ćwiczenie? Słuchajcie, ale to jest mój trening, który jest dla co mnie nagrać, który jest nie? dla mnie optymalny i ja wstawiam tylko mój trening. Nie mówię, że macie tak ćwiczyć i tylko te ćwiczenia robić. To jest tylko wstawiony mój trening, bo chciałem wam pokazać, co ja zrobiłem na swoim treningu. A jeżeli chcecie zobaczyć szczegóły, których nie widać na, na, na filmie, bo nie zawsze widać, i tu chodzi o kwit, o jakieś ustawienie, to musicie przyjechać umówić się i zrobimy taki trening i po jednym na pewno wrócicie, bo będziecie ścigali więcej. Dokładnie. To zapewniam. I tego Wam życzymy i zapraszamy. Więc teraz przejdziemy sobie do tego właśnie sensu życia i celu, czyli zawody kulturystyczne, w ogóle sylwetka, zawody sylwetkowe. Jakie plany na przyszłość? No, plany są już bardzo mocno sprecyzowane. Odblokowałem się, gdzieś tam wymyśliłem sobie, że przyszły rok będzie startowy. W tym momencie mija 4 lata od mojego ostatniego startu, czyli dużo. Wygłodniały jesteś? Jestem bardzo wygłodniały. Też bardzo mocno, no może nie aż tak mocno, bo nie jestem jakimś tuściochem, tak? Ale tutaj mówimy o formie startowej, o zawodach pro z najlepszymi zawodnikami ze świata. Tutaj na nogach to musi być, wiecie co, na pośladkach, na boczkach. A jednak te boczki gdzieś tam, coś tam się podkładało. Ale to tak mówisz pewnie, bo masz rozeznanie, jak to wygląda na tak dużej randze zawodów i na tym, co było, nie? że mimo, że teraz masz formę pewnie lepszą niż 90% osób, jeżeli chodzi o od, odtłuszczenie, to i tak dla ciebie to jest trochę podlanie. Nie? To, co powiedziałeś, ostatnio byłem na zawodach w formie sędziego i to, co zobaczyłem, świetnych pełno zawodników. Ale to, co widziałem, to ja teraz, tak jakbym wyszedł, to na pewno mam lepszą formę niż niektórzy tam zawodnicy. I to jest dla mnie przykre. Wychodzą z otuszczonym brzuchem. Wychodzą z obwiś, obwisłymi pośladkami. Mówią o mężczyznach. Nogi, zero separacji. Nic, no zero, kompletnie. I sobie patrzę na to i mówię: Nie, no to jest niemożliwe. Zobaczcie, do czego doszło. Kiedyś nie było tak, że ktoś wychodził bez formy. Każdy wychodził z formą lepszą lub gorszą, ale to, no to było już wyjście jakieś z miejsca, nie wiem zupełnie o co tam chodzi. Czy to nie jest trochę tak jak z byciem tym trenerem, że kiedyś, żeby ktoś na przykład nie wyjść na scenę, czy być trenerem, to chciał coś prezentować, żeby gdzieś tam się nie upokorzyć, nie ośmieszyć, a teraz ludzie mają wywalone w to? Naprawdę. Do tego jeszcze dochodzą kursy online na trenerów personalnych, gdzie nigdy nie miał styczności z prowadzącym, prowadzący nie widział tej sztangi, on trzyma i jest trenerem. No, to, to, jest no. Dla, to jest dla mnie naprawdę przykra sprawa. No niby, niby rynek weryfikuje, ale potem tak naprawdę też to, co mówiliśmy na początku, ktoś, kto gdzieś tam patrzy tylko na cenę, to powie, a ten matanio, no to pójdzie do tego, no bo on też ma kurs, a, czy, a normalna osoba, która nie siedzi w temacie, nie wie tak naprawdę, kto się zna, no bo nie musi. Nie? Jak my idziemy do mechanika samochodowego, no to nie wiemy, kto, kto jest dobry, a kto nie. Jakby było tak samo, jak w branży fitness, a może jest, dajcie znać w komentarzu, no to byśmy chodzili do tego gdzieś tam, co no jest polecamy. Nie? No tak, słuchajcie, idziecie do doktora. Na wizytę prywatną płacicie 300 za 10 minut lub 15 minut pogadanki, zbadania, wypisanie recepty, za którą dalej zapłacicie. Czyli z tych 300 robi się da bo jeszcze leki. Tak. Ale ja też jestem waszym doktorem. Ja spełniam wasze marzenia. Ja Jestem też waszym psychologiem. A czasami widzicie, że tak drogo jest. To nie jest tak drogo. To jest ta wiedza 24-letnia na siłownię, za którą się płaci po prostu. I tyle. A ja wiem, że tutaj w tym temacie się nie mylę, bo dla obojętnie jakiego pacjenta. Mam gotowy przepis. Czy to jest początkujący, czy zaawansowany, czy mega zaawansowany, czy osoba szczupła, czy chuda, czy za chorobami, czy otyła. Dla każdego zrobimy tak, że będzie mega szczęśliwy, a na końcu za jakiś czas osiągnie swój cel. No to są też lata, lata nauki i doświadczenia, też yy, słyszałem taką, można powiedzieć, powiedzenie, że pewien informatyk przychodzi, mówi: nie działa mi komputer gościu. On mu stuknął raz, mówi: yy, O, działa, ile się należy? 300 zł? On jak, jak? pan tylko stuknął, nie? On mówi: no panie, ale ja się 10 lat uczyłem, żeby tylko przyjść tak stuknąć, żeby ten, nie? <laughs> Dokładnie to I... jest to. To jest ta wiedza. To jest wiedza, za którą się płaci. No bo jednak no, no ci ludzie inwestują czas, grube lata i nieraz nawet kontuzje czy problemy zdrowotne, żeby po prostu y, uczyć się na własnych błędach, nie? Jest bardzo dużo sportowców, nieco Co Oj... po prostu... No, borykałem się z różnymi problemami, bo wtedy nie było takich specjalistów, którzy by im zapłacili i powiedziału zrób to tak i tak, a unikniesz tego, nie? Tylko musieli sam przeczeć ten szlak, tą drogę i wiele by dali na przykład, żeby, żeby po prostu móc do kogoś się gdzieś tam zgłosić, żeby mieć tą wiedzę, lubię po prostu zdobyć. Dzisiaj jest internet, dzisiaj jest wszystko. Nadmiar jest tej wiedzy. No, umówmy się, nadmiar jest i ludzie nie potrafią zrozumieć, że każda metoda, tak jak mówiłeś, treningować, cokolwiek, musi być odpowiednio dobrana, a ludzie się dzisiaj przekrzykują w internecie, nie, to ćwiczenie jest najlepsze. Nie, tamto jest najlepsze. Nie. I, i, i się robią grupy, co osoby wiedzą, że coś tam bije, ale nie wiedzą w którym kościele. Nie? A dlaczego nie robiłeś martwego ciągu? To nośnie do, do mnie na treningu. A dlaczego nie było pociągania na drążku? Chłopaki, Przecież was jeszcze na świecie nie było, to ja 30 razy w serii się pociągałem. To wystarczy na YouTube wpisać. To ja, ja niczego nie muszę udowadniać, że ja się nie pociągam na drążku, czy nie robię tego, czy tamtego. Ja robię to, co jest dla mnie najlepsze w tym momencie, żeby dotrzeć do tego, co chcę. Ja teraz patrzę na sylwetkę, tu mi brakuje, tu dobudowuję. Nie robię ogólnej masy mięśniowej, tylko robię to, co potrzebuję. Tak. I to jest tutaj najważniejsze. Kom no, ja to myślę, sylwetka ma być kompletna. Myślę, Karol, że co by się nie robiło, i tak się znajdzie. A czemu nie tamto, a czemu nie to? I, i tym bym ten temat zakończył. Natomiast... Y Skąd pomysł na Ale Lekkie? Jest to bardzo fajne, już kilka lat to trwa, można powiedzieć, powiedzenie: Mam jeszcze w domu nawet od ciebie tą opaskę żółtą. <laughs> takie u rodziców w domu właśnie mam. I skąd w ogóle na takie coś pomysł, bo jest to krótkie, fajne, no i takie sympatyczne. No i to też właśnie tak, to też, bo było... to był proces jakoś tam. Najpierw było, że ciężar musi być ciężki. To było hasło Arnolda. Arnold zawsze mówił, że ciężar musi być ciężki. Gdzieś tam też to miałem na swoich koszulkach, tym hasłem szedłem, aż w końcu gdzieś tam takie szybkie hasło gdzieś tam, ale lekkie, ale lekkie, ale lekkie i tak powstało to, ale lekkie. Tylko pamiętajcie, że ale lekkie to dopiero może być używane wtedy, kiedy są te ciężary naprawdę lekkie. I nie ma innej sytuacji. I wielokrotnie słyszę w różnych częściach Polski na siłowniach, że to ale lekkie jest używane. I nie tylko mężczyźni i dziewczyny tak samo, krzyczą ale lekkie, piszą do mnie, nagrywają filmiki, to jest bardzo miłe, bardzo fajne. Bardzo mi się to podoba. Właśnie właśnie powiem wam, że mega gdzieś tam jara mnie takie coś, bo to jest ułożone coś takiego, że mega, mega tą grupę osób tak jakby fajnie zazębia, nie? że ktoś mówi to ale lekkie taka, że na taka. końcu filmiku i wiadomo z czym to się kojarzy, od kogo. I ma to taki <laughs> fajny, taki pozytywny ładunek, nie? że ktoś mówi kurczę ciężka seria, ale lekkie. Nie? I no ty tak. to bardzo często mówiłeś na końcu filmików, jak było tam siady 200 kg na, na tam 20-30 ruchów, ale lekkie <noise> te no, spoczynkowe, nie? No wiadomo, to jest, jest komedia sobie już robię na tych swoich treningach. Widzicie, tak to wygląda, jeżeli nie robię czegoś na siłę, jeżeli nie, nie próbuję zabłysnąć na siłę. Robię to z pasji, robię to z przyjemnością, robię to dlatego, że sprawia mi to przyjemność i radość. Co widzicie na moich treningach? Że jestem uśmiechnięty, robię to, bo po prostu lubię. Znaczy to jest wtedy bardzo takie szczere, nie? Bo, bo nie jest to takie wymuszone, że no, to robimy jest, tak. takie i takie, uśmieszek na siłę i udawanie eksperta, bo też uważam, nie wiem czy się z tym zgodzić, że jak ktoś wie o co chodzi, to nie musi używać trudnych słów, jakichś tam ze słownika wyszukanych, o, nie. bo wiesz o co chodzi, nie? Teraz w ogóle się przyjęło, że po angielsku zaczynają jakieś nazwy używać, jakieś ćwiczeń. Ja mówię, co to jest. Ja ostatnio usłyszałem bardzo dziwne, jeżeli chodzi o wyciskanie na skosie dodatnim, ale to nie wiedziałem o co chodzi. Mówię, co to jest? Wpisałam w Google. Mówię, no kurwa, wyciskanie na, na ławce skos, wiesz. No ale słuchajcie, mieszkamy w Polsce, nie można powiedzieć po polsku, jak ale... to ćwiczenie wygląda? Tylko jakieś nazwy amerykańskie, nie wiadomo co, ładnie wyglądające, ładnie brzmiące. Mi się wydaje, że też nieraz ktoś myśli, że wyjdzie na mądrzejszego no, no, tak, tak. u tych, którzy po prostu. No nie, się no właśnie nie, nie wyjdzie na mądrzejszego bo... w takiej sytuacji. No. Wyszedł by na Mądrożyczkę, będę powiedział prosto, normalnie, tu jest ławka, tu jest to, tu jest takie wyciskanie, tu jest szczangielka, sztanga. Koniec tematu. No, to jest takie, powiem Ci, nie, nie lubię za bardzo tego, nie? No, bo to jest takie komplikowanie świata na siłę i pokazywanie, jakim nie jesteś tutaj alfa i omega, bo po angielsku umiesz dwa, no, dwa tak, słowa tak, powiedzieć. Tak. To może po hiszpańsku powiemy, to będziemy jeszcze mądrzejsi, no, nie? nie? rozumiem tego. Chciałbym też poruszyć jeden taki bardzo ciekawy temat ogólnie, co jest od paru lat już przestaje być tematem tabu i czy jest według ciebie to dobre, czy złe? Chodzi mi o temat dopingu. Pewnie zauważyłeś, że w ostatnich latach nie jest to już takim tematem, o którym się nie Mówi i ma to swoje plusy i minusy. Ja na przykład też zauważam, że przez to jest to pewien plus, ale też są minusy, bo nieraz osoby myślą, że jak o tym się mówi w opinii publicznej, to znaczy, że to nie ma skutków bocznych, że każdy to powinien brać. I co ty o tym sądzisz? Czy to, że przestało być to tematem tabu, jest dobre czy złe według ciebie? No tak, zdecydowanie, tak jak mówisz, to jest. Yy, przestało być tematem tabu. Bardzo dużo osób publicznie robi sobie zastrzyki. Bardzo dużo osób publicznie mówi o danych środkach, o działaniu środków, o tym, jak na nich zadziałało. Ale pamiętajmy też, że oglądają to młode osoby. Tak. A trzeba zacząć od yy, efektów ubocznych, jakie mają, od rzeczy, które działają, które blokują hormony. Dzieciaki robią sobie potężne problemy. Ty właśnie dobrze poruszasz temat, co zrobić, żeby sobie krzywdy nie narobić. A ile razy było tak, że chłopak przyszedł z potężnymi problemami? Bo kolega mi powiedział, tak i tak. No, U nas to nas nie jest, jest nieraz połowa pacjentów, to... powiem ci. Połowa pacjentów nieraz to jest to, że ktoś przychodzi, kolega mi powiedział tak czy tak, kończy z bardzo gęstą krwią, z bardzo wysokim ciśnieniem tętniczym, bo kolega mi powiedział, bo to tak i tak. A hormony w kosmos wystrzelone. Tak, no i potem no i długo naprawdę się to naprawia i jeszcze więcej się płaci za to, nie tylko zdrowotnie, ale pieniężnie, żeby to wszystko. Wydali ileś, ale na to, żeby hormonalną gospodarkę i całą resztę przywrócić do normy, to zapłacą pięć razy tyle. Tak. Przez to, że zrobili błąd. Bo kolega powiedział: nie słuchajcie nigdy kolegów. Idźcie do doświadczonego, doświadczonego trenera, zapytajcie, doradźcie się, weźcie konsultację. I na pewno zrobicie sobie dużo lepiej. Nie stracicie czasu, nie popełnicie błędu. Ja powiem Ci szczerze, nawet spotykam się nieraz z takimi sytuacjami, że pisze ktoś na maila: yy, Mam 18 lat, chcę wejść to, i to ja mówię, gościu, poczekaj. W ogóle zbudowałeś coś, yy, wiesz. No, poczekaj, czy w ogóle ta siłownia ci się za rok nie znudzi, nie? Miej te 22-23 lata, miej jakąś podstawę nie zbudowaną, pomyśl wtedy, ale on mi pisze tak bardzo często, naprawdę. On pisze tak, ja tak czy siak wejdę. Jakby nie wiem, mi na, mi na złość chciał zrobić, a. A potem no, bardzo często no, kończy się to po prostu źle, i, i często to się może kończyć nawet w tym, w tak młodym wieku, że już nigdy tak naprawdę nie odblokujesz się. Będziesz musiał stosować ten syntetyczny testosteron do końca życia, a potem już w ogóle będziesz żałował tego, nie? I to jest taki, powiem Ci, minus, który no, ludziom nie przegadać, bo ja często jak nagrywam o terapii testosteronem, pozytywy są takie, skutki uboczne mogą być takie, trzeba to robić tak, oni słyszą to pierwsze. Pozytywy nie. nie słyszą. Ale zobacz, co ty powiedziałeś. Pewnie też wyłapaliście. 18 latek przychodzi. Ty mówisz, że poczekał 22-23 lata. 5 lat ma czekać. Czy on 5 miesięcy nie poczeka. Takie są czasy. Wszyscy tak są szybko, od razu. Nie ma wszystko, nie ma teraz szybko od razu. Możecie wiadro koksu zeżreć. Zresztą, ile osób jest na siłowni, co jest na towarze, a ile osób z tego tak naprawdę wygląda, że coś w ogóle ci Jeden 1% wygląda, wygląda, cała reszta tak. bierze, nie wygląda. I to jest też. no i Słuchajcie, nie kwestia. jest sztuką wziąć. Środki? To, to nie jest złoty środek. Cała większość z Was myśli, że weźmie środek i już będzie wyglądał. Nie, to tak nie jest. A jakby tak było, to chyba każdy by wyglądał. Nie? Bo, każdy by wyglądał. Osób nie byłoby tam... żadnych problemów. Wiedza jest ważna. Czas jest potrzebny. Nigdy jeszcze nikt nie zrobił masy mięśniowej w miesiąc. Ani w rok. Ale to też co na początku podcastu powiedziałeś, nie? Co mówimy tutaj o zawodnikach, którzy gdzieś tam stosuje doping, i że trzeba 10 lat, 15, żeby nabudować tego mięcha, a ludzie by chcieli w 4 miesiące. Zobaczcie, nie? rok 2009, rok 2019. 73 kg, 90 kg. No i co? Z dużo lepszą formą. Tak, ale to jest patrz, ile kilogramów, a teraz 17, ktoś powie, że on zbuduje w rok 10 kg mięśnia. Gdzie? <laughs> Aż musiałem odkasznąć. No właśnie, więc z tym akcentem byśmy ten temat zakończyli, i jeszcze na koniec chciałbym się Ciebie zapytać, co byś radził młodej osobie, powiedzmy, zawodnikowi, który ma aspiracje, czego byś mu życzył przede wszystkim z perspektywy czasu. Jeżeli chodzi o młode osoby, i to nie tylko o zawodników, tylko o osoby początkujące, zupełnie początkujące na zawodach, proponuję, nie róbcie sobie problemów, nie róbcie sobie krzywdy na siłowni, bo obserwuję to wszędzie, gdzie jestem. Młode osoby coś tam zobaczyły w internecie, no i zaczynają robić. Kocie grzbiety to jest podstawą na każdej siłowni, czego nie powinno w ogóle być. Jest tylu trenerów personalnych. Udajcie się do, do trenera. Udajcie się do kogoś, kto ma wiedzę. Zaczerpnijcie tej wiedzy. Nie róbcie sobie krzywdy. Zacznijcie od, podsta od podstawy, czyli od poprawnej techniki. Oczywiście życzę wam tego, żeby nigdy was żadna kontuzja nie spotkała żeby wszystkie wasze cele były zrealizowane, spełniacie swoje marzenia, bo to jest najważniejsze. Spełniać swoje marzenia. To co macie w głowie, a po drodze będzie 100 osób mówiło po co to robisz, nie dasz rady. To nie dla ciebie. Ale przecież to nie jest ich droga, to jest tylko i wyłącznie wasza droga. Wy tak macie w głowie, to realizujcie to. Spełniajcie swoje marzenia. Nie ma nic gorszego jak nie spełnić swoich marzeń, a mając je w głowie. Czasami jest ciężko, czasami troszeczkę dłużej trzeba, żeby je zrealizować. Może nigdy się nawet nie zrealizują, ale jak nie sprawdzicie, to się nigdy nie dowiecie. Dlatego ja też. Jak nie sprawdzę, to się nie dowiem. Jak nie stanę z najlepszymi zawodnikami na świecie, to się nie dowiem. A stanąłem już kilka razy i się dowiedziałem. Dlatego spełniajcie, spełniajcie marzenia. A jeżeli chodzi o młodych zawodników, dopiero co startujących. Którzy jeszcze nie mają aż tak dużej masy mięśniowej, aż tak dużej wiedzy, aż tak dobrej formy startowej. To pamiętajcie, że to jest proces. Ja na początku też nie miałem aż takiej dużej masy mięśniowej, aż takiej dobrej formy startowej. To był proces. Z roku na rok coraz lepsza forma, coraz większa masa, coraz większe doświadczenie. Spotykałem się z wieloma zawodnikami z całego świata, z różnych krajów. Bywałem na wielu różnych siłowniach. Spotykałem przeróżne osoby. Od każdej jakieś ćwiczenie wyciągnąłem. jakiś coś odnośnie diety, samego treningu. Jesteście na innej siłowni niż Wasza? Sprawdźcie daną maszynę, której nie ma u Was. Zawsze to dodatkowe bodźce. Porozmawiajcie z danym trenerem, który tam jest. Albo z jakimś zawodnikiem, którego spotkacie. Nie bójcie się pytać. Jesteście na targach czy na zawodach? Przychodzicie przybić pionę? Zrobić sobie zdjęcie? Macie jakieś pytania? Zadawajcie pytania. Korzystajcie z z jakichś konsultacji, ze szkoleń, im bardziej będziecie się szkolić, tym dla Was lepiej. A kiedyś nie mieli ludzie do tego dostępu, ja akurat jak zaczynałem wchodzić w świat, można powiedzieć, internetu, siłowni i tak dalej, naprawdę jestem wdzięczny, że można powiedzieć że się urodziłem w tych czasach, bo jak rozmawiam właśnie z ludźmi, którzy po prostu urodzili się wcześniej, nawet kilka lat wcześniej, nie było tego. I ja z tego korzystam, korzystałem i też uważam często tutaj do moich rówieśników, nawet osób młodszych, jeżeli dla was wasze marzenia, tak jak Karol mówi, są załóżmy mniej warte niż to, co ktoś sobie powie, no, to naprawdę nie będziecie szczęśliwi w życiu, Absolutnie. bo ludzie zawsze będą gadać. I czy Karol miał siłownie dwie, czy miał takie osiągnięcia, czy inne, to i tak zawsze gadałem, A tego ćwiczenia nie robisz, i zawsze będą gadać. I różnica jest taka, że lepiej, żeby gadali jak coś osiągnąłeś, niż żeby gadali i tak, jak nic nie masz. Zawsze róbcie swoje, nie patrzcie się na to, co gadają i że gadają. Bo będą gadać zawsze. Obojętnie. Byle nazwiska gadają. nie przekręcali. Tak, nie gadają. Nie gadają. I e, jeszcze tutaj chciałem poruszyć temat, właśnie e, to, co Ty mówisz, że Ty zaczynałeś, jak już był internet. Jak ja zaczynałem, nie było internetu. To, co było na treningach, sporta, w sportach walki czy na siłowni, to zostawało tylko na sali. Nikt tak. tego nie zabierał stamtąd, bo nie było aparatów. Nie było. Nie było. Czasami jakieś zdjęcia mogliśmy sobie strzelić. I faktycznie kilka takich zdjęć mam, jak jestem młodym chłopakiem i kratka na brzuchu jest, e, ale żadnych filmów, nic nie ma. Więc korzystajmy, doceniajmy to i nie zapominajmy, że w dobie też tego powszechnego dostępu do wiedzy nie zapomnieć właśnie o pokorze, dyscyplinie i procesie, bo to wszystko trwa. Wiedza, mięśnie, to wszystko musi być czas, a nie w trymiga. Ale wiecie co jeszcze? Wtedy to było jakoś, jakoś fajniej było. Każdy się pociągał na drążku, każdy robił pompki na poręczkach, każdy na linie wjeżdżał do samego dachu, klepał belkę dopiero się opuszczał. A teraz... Kto się podciąga na drążku? Kto robi te pompki na poręczach? Pojedyncze osoby. Większość osób otyłych przez fatalne odżywianie przez siedzenie tylko i wyłącznie gry komputerowe. Kciuki bolą, palce bolą. Nie ma takiej dyscypliny, jak była kiedyś. Kiedyś to się spotykaliśmy w lesie, na dworze. Mama nawet nie wiedziała, gdzie ja byłem. Coś komuś stało? Nigdy się nic nikomu nie stało. Każdy w domu wrócił na czas. A teraz? To bezstresowe wychowanie mamusia się podkłada, mamusia podkłada, bo jemu się należy. I potem jest właśnie jak jest. Tym miłym akcentem też tutaj będziemy kończyć. Ja Karolowi bardzo dziękuję za przybycie tutaj. Naprawdę jestem zadowolony. Piszcie komentarze, subskrybujcie, jeżeli będziecie chcieli więcej filmików z Karolem. Myślę, że coś pomyśli, żebyśmy tutaj coś ponagrywali, czy byście chcieli, żeby pomówił o jakichś, nie wiem, przygodach ze startów, cokolwiek. Na pewno myślę, Karol to weźmie pod uwagę. No i tutaj tym akcentem musimy się z, z Wami pożegnać. Jeżeli chcielibyście jakiś inny temat który was nurtuje, jesteście ciekawi, a chcielibyście poznać, co ja mam do powiedzenia na ten temat, piszcie w komentarzach, na pewno spotkamy się, na pewno coś jeszcze fajnego nagramy. No i tutaj muszę pożegnać się z wami, ale lekkie. Pamiętajcie o tym zawsze. Dokładnie, tematów jest naprawdę bardzo <grym> dużo, więc i tak dzisiaj to skróciliśmy, chyba tak jak mogliśmy, tylko nie. Więc będzie więcej tych materiałów. Ja jeszcze raz dziękuję Karolowi Lęteczka i pamiętajcie, ale lekkie. Pozdro.